Seniorzy z terenu miasta i gminy Gombin nie mogą narzekać na nudę. Do ich dyspozycji jest klub Senior Plus. Korzysta z niego 20 osób i jak sami przyznają, to ich drugi dom. To jest nasza druga rodzina. My się tutaj czujemy jak w rodzinie. Jedna w domu, druga tutaj. Człowiek ma jakąś motywację, żeby przyjść. Poplotkujemy, pogadamy, jedna drugiej pomoże. Sama w domu jest nie bardzo. Tu przyjdzie rozrywka, nowe koleżanki, nowe znajomości. O, bardzo to lubię, to jest odskocznia, towarzystwo kochana, pierwsze, no i zawsze się tam coś działa. Ja żyję przyjściem tutaj, po prostu no, jak ja siedzę w domu i zajmuję się wnukami, domem, to dla mnie to jest odskocznia. Spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20. Codziennie mamy zorganizowane inne zajęcia. Zajęcia mamy z dietetykiem, z fizjoterapeutą, mamy zajęcia muzykoterapii i mamy zajęcia kulinarne, a także mamy zajęcia z rękodzieła, tak jak tutaj widać, jak oni pracują. Zajęć w klubie nie brakuje, każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy psychologa, mamy diabetologa. No, żeby nie siedzieć w domu, przychodzimy dla rozrywki. Również pan przychodzi ze szkoły muzycznej, mamy zajęcia ze śpiewu, no. Prawdopodobnie nagramy płytę, prawda panie? Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko, pukają, wołają, puść panienko, pukają, wołają, puść panienko. O Jezu, a cóż to za bojacy? O Jezu, a cóż to za bojacy? Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Staramy się iść naprzeciwko właśnie pragnieniom i chęciom seniorów i rozwijać ich. Zresztą sami seniorzy nam podpowiadają, czym się interesują, a czym nie. Na przykład niektóre panie bardzo dobrze gotują, pieką wypieki na takich uroczystościach, które organizujemy wspólnie. To znajdują się właśnie wypieki i przyrządzane są posiłki przez panie z naszego klubu Senior. W klubie organizowane są również zajęcia z fizjoterapeutą, a panie chętnie z nich korzystają. Każdy z seniorów ma zaprogramowany przeze mnie indywidualny cykl zabiegów i raz na tydzień spotykamy się właśnie w czwartki tutaj na salkę. Każdy tutaj 45 minut, taki cykl treningowy to 45 minut, więc myślę, że jest to bardzo optymalna tutaj forma dla seniorów, bo wiadomo, ruch to zdrowie, a lepiej zapobiegać niż leczyć. Seniorzy to dla nas bardzo ważna grupa mieszkańców, zaznacza burmistrz Krzysztof Jadczak. Te osoby są bardzo doświadczone, bardzo mądre, nie tylko tą wiedzą, które zdobyły w edukacji i podczas swojego życia aktywnego zawodowo, ale są mądre życiowo, a to nie wszystkim jest dane, to mądrość życiowa z czasem po prostu się nabywa, a te osoby naprawdę są mądre życiowo, wyważone i potrafiące robić dobro dla innych. Myślę, że taka działalność na rzecz seniorów no jest podobnie dla tych najmłodszych. To też się dzieje na terenie miasta gminy Gombin, w żłobkach, przedszkolach i szkołach, ale i w klubach seniora jest to bardzo, bardzo widoczne. Są wspaniali i na rzecz tutaj naszej społeczności robią bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy. Zawsze można na nich liczyć. Dodajmy, na terenie miasta i gminy Gombin działają dwa kluby. Klub Senior Plus oraz Dobra Pora na Aktywnego Seniora. Sport dostarcza mnóstwo emocji, wrażeń i satysfakcji. Odpowiednio zorganizowane zajęcia rozbudzają w młodych ludziach pozytywne nawyki. Kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy Gombin mogą liczyć na finansowe wsparcie samorządu. Inwestycja w dzieci, w młodzież, w tych młodych zawodników to jest coś, co daje olbrzymią radość. Myślę, że każdemu samorządowcowi, mnie również, tym bardziej, że tych klubów różnego rodzaju, z różnych dyscyplin jest bardzo dużo. Tu jesteśmy na stadionie Błękitny Gombin. Wiele drużyn w wielu
grupach ćwiczy i zapał do tej piłki nożnej jest widoczny bardzo i bardzo się z tego cieszymy, bo wiemy, że to przyszłość drużyny seniorskiej, ale i być może no, ktoś na miarę Lewandowskiego czy Milika tu w Gąbinie wyrośnie, bardzo w to wierzymy. Co roku samorząd współfinansuje działalność klubów piłkarskich. Na takie wsparcie mogą liczyć Błękitni Gąbin. Klub dzięki temu może organizować zajęcia dla najmłodszych mieszkańców. Jest coraz większe zapotrzebowanie też, bo przybywa nam tej młodzieży, szczególnie w tych młodszych rocznikach. I tak naprawdę mamy w tej chwili treningi dla dzieci od rocznika 2017 do 2003, tak? Plus jeszcze grupa seniorów. W tym roku też planujemy rozpocząć kolejny nabór do grupy 2017-18. W klubie Błękitni Gąbin zajęcia odbywają się codziennie. Młodzi piłkarze do dyspozycji mają niezbędny sprzęt, a także profesjonalnych trenerów. Na terenie miasta i gminy Gąbin funkcjonuje także drugi klub piłkarski Unia Czermno. Klub także może liczyć na wsparcie finansowe. Działalność tą, którą prowadzimy do dnia dzisiejszego, zaczęliśmy w 1999 roku. Tutaj nam też trzeba przyznać, na początku pomógł burmistrz, nowy burmistrz Krzysztof Jadczak, no, który no, podszedł, że na wsi też takie coś jest potrzebne, bo tak to istniał tylko jeden klub Błękitni Gąbin. No i od tamtej pory z różnymi kłopotami, perypetiami istniejemy, działamy cały czas do przodu, dlatego że zaczęliśmy od B klasy, później A klasa, a teraz już ponad 10 lat gramy w lidze okręgowej. Klub z Czermna również może pochwalić się sukcesami swoich podopiecznych i sporą kolekcją pucharów. Zajęcia tu są bezpłatne. Obydwa kluby czekają na nowych, młodych piłkarzy. Wystarczą chęci, resztę gwarantują w klubach. Miasto i gmina Gąbin też stara się i od tej strony finansowej zabezpiecza. Natomiast no, mamy tutaj tylko, jeżeli chodzi o piłkarskie, mamy dwa kluby i myślę, że ta pewna rywalizacja, bo obie grają w jednej grupie rozgrywkowej, w lidze okręgowej, to daje też taką dodatkową energię do współpracy, do rywalizacji. Oba kluby są dla nas bardzo ważne i oba robią, te kluby, bardzo duże postępy, zarówno w tej sferze sportowej, jak i w tej sferze no, opiekuńczo-wychowawczej. Dodajmy, w planach jest modernizacja stadionu w Gąbinie. W Gąbinie powstał punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pozwoli on jeszcze bardziej zadbać o czystość na terenie gminy. Odpady już wkrótce będą mogli tu przynosić wszyscy mieszkańcy. To jest miejsce, gdzie każdy mieszkaniec, nawet nie czekając na zbiórkę wielkogabarytową, która realizowana jest raz do roku, w tej chwili będzie mógł tutaj przywieźć te odpady wielkogabarytowe, więc jest to punkt bardzo ważny, bo no, ograniczy na pewno tą ilość niepotrzebnych odpadów w gospodarstwach domowych, a jak no, w gospodarstwach domowych, to na pewno i na terenie gminy. Także to zadanie jest sfinansowane również ze środków unijnych. Tak? To jest wspólne nasze przedsięwzięcie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz kilku gmin, które uczestniczą w tym programie i z programu, który właśnie służy ochronie środowiska, został dofinansowany ten projekt. Tutaj prawie 180 tysięcy złotych pochodzi z dofinansowania unijnego. W punkcie będzie można wypożyczyć przyczepkę, by przewieźć samodzielnie odpady. PSZOK uruchomiony zostanie na przełomie maja i czerwca.